Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, co jest w pudełku firmy Hobby Boss. Niemiecka Pantera wersja D z działem przeciwlotniczym. O czym nas informuje tutaj producent, to jest długość 207 mm, szerokość 161 mm. Pudełko dosyć spore. Mamy tutaj rysunek właśnie Pantery, na którym umieszczono działo przeciwlotnicze. I otwieramy, patrzymy, co tutaj dla nas producent przygotował. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest dość dużo blaszek, czyli elementów odtrawionych. Mamy tutaj siatki, to są chyba boczne, to są siatki, a tutaj są boczne ekrany. Tak mi się wydaje, to jest pierwsza. Druga to będą chyba elementy samego działa przeciwlotniczego. Więc tak to wygląda. Więc mamy trzy elementy. Ja już tutaj powyciągałem troszeczkę po to, żeby pokazać Wam, jak to wygląda bez folii. Więc mamy wannę. Mamy wannę. Możecie sobie rzucić okiem i zobaczyć, że tutaj pod spodem też są różnego rodzaju otwory inspekcyjne zakryte. I tutaj mamy elementy wnętrza. To są tutaj te do trzymania podwozia. Różnego rodzaju zgrubienia. Zobaczymy, co będzie jeszcze w środku, bo to też jest interesujące. Tutaj mamy górę. Jak widzicie, góra kadłuba. Mamy tutaj wycięty otwór, gdzie może znajdować się, w zależności od wyposażenia, bo to Pantery też się różniły od siebie, różnego rodzaju mogą być tutaj. No to, tak było w oryginale, także tutaj to był osobny element, tylko tutaj nie ma, także plus dla producenta. Tutaj zauważcie, że też jest jakieś tutaj obramowanie, które pewnie ma symulować, to pewnie były takie kulki powkładane, takie jak gdyby wielkie łożysko, na których obracała się wieża. Więc tutaj jest wszystko jak należy. Co prawda pomijając grubość pancerza, bo tutaj raczej tutaj tego nie zobaczymy. Chociaż kurczę, jak to by tak chcieć na 100% zrobić, to też można byłoby odlać taką właśnie wieżę z uwzględnieniem tego, jaki gruby był pancerz. Tutaj mamy elementy. Elementy, tak jak tutaj widzę, działa przeciwlotniczego. Zaraz jeszcze zrobię porządek z woreczkami. Ale najpierw przejdziemy do instrukcji. Mamy tutaj planszę barwną. Tak jak widzicie, dwa kolory, czyli tutaj piaskowy plus szary. Po prostu wygląda to, jakby po prostu działo przeciwlotnicze, które stało sobie gdzieś tam, zostało umieszczone na Panterze. Powiem Wam, że pomysł generalnie fajny, tylko że Niemcy mieli straszne ssanie, kurczę, generalnie na czołgi, na sprzęt wojskowy. Też wiem, że pracowano nad różnymi wersjami. Tutaj te Pantery przeciwlotnicze też miały być. Ale kurczę, tak średnio to troszeczkę, żeby użyć nowoczesnego, jak na owe czasy, czołgu, bardzo nowoczesnego, znaczy podwozia, i wrzucić tutaj tylko i wyłącznie działo przeciwlotnicze małego kalibru. No już lepiej tutaj wrzucić takie działo 12,8 cm i niszczyć wszystko. Słuchajcie, o, tutaj mamy pokazane właśnie te elementy, o których mówiłem. Tutaj wygląda na to, że podwozie jest przygotowane do tego, żeby można było je zrobić jako ruchome. Tak mi się wydaje. O, po co innego tutaj by tak kombinowano z tym wszystkim? Chyba że się mylę, ale to raczej chyba się nie mylę. Chociaż nie wiem, może jak po przyklejeniu nie zaraz jego poruszać. Tutaj mamy wszystko pokazane.
Tak, tutaj częściowo wizjery tutaj widziałem, że są jako wyposażenie wnętrza. Są wizjery. No i tutaj mamy pokrycie z drewna. Tak to wygląda i tutaj mamy już działo przeciwlotnicze pokazane, jak złożyć. Tu są elementy fototrawione, które przychodzą, czyli tutaj są te fartuchy boczne. Plus osłona pewnie. Ta osłona też miała pewnie jakieś zadanie, na przykład wydaje mi się, że mogła być po to, żeby tutaj jakiś odłamek czy coś takiego, chociaż nie wiem, czy to było, kurczę, metalowe. Dwa zastosowania przychodzą mi do głowy. Jeżeli macie coś innego, jeśli wiecie, do czego to tutaj było, to napiszcie mi. Przychodzą dwa zastosowania. Mogła być to po prostu osłona, która uniemożliwiała łuskom jak gdyby tutaj wypadanie do przodu, tylko na boki, a drugie zastosowanie takie, żeby po prostu osłaniała jak gdyby tutaj to mocowanie tej armaty. Takie są moje hipotezy. Dobra, idziemy dalej. Ogniwa gąsienic pojedyncze. Mamy tutaj cztery takie woreczki z tym. Tutaj mamy kalkomanie. Kalkomanie, tutaj też oznaczenie na działo, ile tam zniszczonych samolotów. Tak to wygląda. No i jedziemy z wypraskami, czyli to tutaj, co jest istotne i ważne. Tutaj są wypraski, to jest ramka C. Tutaj mamy koła i części podwozia. Tak to wygląda. Więc, tak jak powiedziałem, elementy sprawiają dobre wrażenie. Tutaj. Następna ramka to jest ramka B. Tutaj mamy tył. Tu mamy ten jak gdyby włas kierowcy i radiotelegrafisty, który był z przodu jako osobny element. Dobra, tutaj macie jeszcze elementy, pewnie tu jest tylny element od pokrywy silnika. Tutaj są włazy. Zobaczymy, jak z drugiej strony, jak sobie tutaj producent poradził Tutaj widzę, że troszeczkę inaczej zastosowane jest niż w innych modelach, więc nie mamy tutaj śladów po wypychaczach, tylko one są tutaj poza, jak gdyby, poza ramką, tak jak widzicie. No i bardzo fajnie. No tutaj są. Tu są ślady po wypychaczach. Pewnie nie dało się to inaczej zrobić. Tu pewnie też, ale tak jak powiedziałem, tutaj nie ma to, jak gdyby, takiego dużego znaczenia. Tu są poza ramką, więc tutaj te włazy będziemy mogli zrobić. Pewnie jeszcze jest blaszka, która by umożliwiała tutaj jeszcze te elementy zamykające też, żeby zrobić, więc tak to wygląda. Następna rameczka. A tutaj mamy zapas amunicji. Taki mały. Mała amunicja, czy znaczy mały kaliber, to mała amunicja. Dobra, to może tutaj wezmę w ten sposób. O. Koła plus, tak jak powiedziałem, zapas amunicji. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj ostrość tutaj czasami ucieka, ale spróbujemy coś złapać. O, jest. Tak czasami bywa z tym sprzętem, że po prostu gdzieś się gubi. No teraz to już się w ogóle pogubił. Dobra, spróbuję. O, teraz jest. Możecie sobie zobaczyć detale.
Dobra. Zrobimy sobie takie troszeczkę zbliżonko, żeby widzieć lepiej. Chociaż to jest skala 1 do 35, więc elementy są w miarę duże. Gorzej by było przy 7,2 albo 4,8. Tu mamy gaśnicę. Czyli samo przyrządowanie, które tutaj nożyce do cięcia drutu, siekierka, młotek. Wszystko co potrzebne w czołgu, lewarek, żeby podnieść. Z drugiej strony taki lewarek musiał sporo udźwignąć. Tutaj mamy kolejną ramkę z kołami, więc tutaj już jej nie będziemy oglądać. Kolejna ramka tutaj jest od działa, więc tak to się prezentuje, tak to wygląda. Pomysł ciekawy, ale tak jak powiedziałem, tutaj Niemcy mieli deficyt czołgów. Chyba ktoś kiedyś policzył, że w sumie jakby sobie to podzielić na dni, tak mi się wydaje, to w granicach 200 czołgów dziennie walczyło, było w użyciu. Oczywiście to jest średnia, to nie jest to, że codziennie 200 walczyło, ale tak powiedziałem. Gdyby to podzielić przez wszystkie dni wojny, to tak ktoś kiedyś policzył. Taką informację kiedyś już uzyskałem, że około 200 czołgów niemieckich walczyło codziennie. To jest średnia. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem tak by mogło być, czy nie. Czy to jest jednak więcej, czy mniej. Dobra, okej. Próbuję tutaj to wszystko zmieścić. O, i tutaj mamy jeszcze tak. Mamy ten górny element, czyli to mocowanie. Mamy tutaj okrąg. No i mamy tutaj jeszcze inne detale, które służą do tego, żeby o tutaj to drewniane zamocowanie. Swoją drogą ciekawe, kurczę, jeden z lepszych czołgów, jeśli nie najlepszy czołg. Chociaż też możecie się wypowiedzieć, czy waszym zdaniem Pantera jako Pantera była najlepszym czołgiem, czy nie. Znaczy mówię o... Wiadomo, że niektórzy mówią, że T-34 był lepszym czołgiem. W sensie takim, że było tego więcej. Konstrukcyjnie też nie był zły w sensie pancerza, bo to też było tutaj no raczej taka jakaś osłona, tak mi się wydaje. Tak tutaj widzę, że to jest z materiału, że to może być materiał taki prezentowy. Po co to by było? Żeby to nakryć, zakryć? Może tak, nie wiem. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku.